Dam w polskiej telewizji asekuracyjno-słowiańskiej na kanale Spektakle. Przedstawiamy Wam, drodzy telewidzowie, trzeci odcinek powieści Saga rodu Judasza, czyli Świat według życiorów, autorstwa Jana Antoniego Giełb. Przedstawiają Agnieszka Micał oraz autor. Po wyjściu Judasza ze świątyni, przewodniczący składu sędziowskiego Abraham Juda nakazał swojemu sekretarzowi, aby wyszedł za Judaszem, by sprawdzić, czy nie ma go przy drzwiach frontowych, gdyż czynił obawy, że Judasz może stać pod drzwiami i podsłuchiwać. Sekretarz szybkim krokiem poleciał za Judaszem, bezszelestnie otworzył drzwi i dyskretnie wystawił głowę. Kiedy upewnił się, że Judasz zniknął z pola widzenia, głośno krzyknął: Miłościwy panie Abrahamie, Judasz już nam nie zagraża. Jest już daleko stąd. Możemy kontynuować obrady. Mówiąc to, podszedł do przewodniczącego i zapytał: To kiedy zaplanujemy to rzekome samobójstwo Judasza? Jak to zrobić? Przewodniczący Abraham Juda wysunął to pytanie do wszystkich zebranych, aby podsunęli pomysł na rzekome samobójstwo Judasza. Przez jakiś czas zawrzało w świątyni z powodu debaty na temat znalezienia pomysłu. Jak usunąć Judasza z tego świata? W świątyni dość długo wrzało wśród Żydów. Uczestnicy tej debaty podzielili się na grupy, jak to bywa podczas zgromadzenia. Nagle spośród jednej z grupy obradujących unosi się głos jednego z żydziorów o imieniu Azariasz. Miłościwy panie! Tu energicznym krokiem wystąpił z grupy i rzekł: Mamy najlepszy pomysł, jak upozorować samobójstwo Judasza. Przewodniczący dał przyzwolenie na wysunięcie koncepcji. Myśmy tu uradzili, aby jeden z nas zaprzyjaźnił się z Judaszem, odwiedził go często w domu, znosił jego rodzinie smakołyki, a przy tym częstował go winem z naszej najlepszej winnicy, a do tego wina dosypywał mu proszki, które spowodują myśli samobójcze. Wspomnę tu, że te proszki dostaniemy od naszego przyjaznego Cyrulika, który już od dawna zajmuje się niekonwencjonalną dziedziną, biorąc przepisy od znanej wiedźmy z drugiej strony Morza Egejskiego. Taka prowokacja może potrwać nawet i 3 miesiące. Jeśli przewodniczący zgodzi się, to ja mogę być tym prowokatorem i przez te 3 miesiące będę podjudzał Judasza do samobójstwa i zaręczam, że Judasz na pewno się powiesi. Przewodniczący Abraham Juda z dużym aplauzem przyjął koncepcję tego żydziora. Poddał pod głosowanie i zgodził się, aby to Azariusz wykonał wyrok na Judaszu. Jak jeden mąż, cała sala obrad akceptowała tę koncepcję. Tuż po głosowaniu Azariusz podniósł rękę i zapytał: Panie przewodniczący, a co ja z tego będę miał? Przez te 3 miesiące będę musiał odejść od swoich zajęć i zająć się Judaszem. Na to przewodniczący odrzekł: Jak rzekome samobójstwo Judasza się powiedzie, zostaniesz moim drugim sekretarzem. Żydzior uradowany podziękował przewodniczącemu. Niedługo po obradach, pewnego poranka, Judasz słyszy pukanie do drzwi. Skierowawszy głowę do odgłosu pukania, drżącym głosem zaprosił pukającego: Proszę, można wejść, otwarte. Cichym głosem zapytał Judasza: Poznajesz mnie, Judaszu? Judasz odrzekł: Coś kojarzę, ale nie za bardzo. Azariasz odpadł: Na imię mam Azariusz i jestem jednym z sędziów, którzy cię sądzili i z wdzięczności za pomyślne oskarżenie i skazanie Chrystusa od całej palestry sędziowskiej przyniosłem dla ciebie dary i dla całej rodziny. Judasz przyjął pakunki, obejrzał i rzekł: Dziękuję wam bardzo,
Ja już wcześniej nagrodę dostałem za to, ale od przybytku głowa nie boli. Judasz zawołał matkę i kazał jej zabrać te smakołyki. Matka Judasza spakowała dary do kosza i zaniosła do spiżarni. Po wyjściu matki Judasza, Azariusz wyciągnął spod sutanny dzban wina i zaproponował Judaszowi, aby razem troszkę skosztowali, mówiąc przy tym: Judaszu, to wino jest niebiańskie, z naszej najlepszej winnicy w naszych regionach. Skosztujemy? Judasz odrzekł: Jak najbardziej. Akurat miałem smaka napić się tego trunku. Judasz przyniósł pojemniki na wino, a Azariusz, aby wsypać do jego pojemnika proszek, poprosił, aby poszedł do matki i zapytał, czy napije się z nimi. Judasz ruchliwym krokiem udał się do spiżarni, a Azariusz w tym czasie wsypał odpowiednią dawkę proszku. Kiedy Judasz wrócił, mówiąc, że matka nie ma ochoty na wypicie wina, Azariusz przez cały czas namawiał Judasza do picia poprzez stukanie się o pojemnik. Po wypiciu tego wina Azariusz podziękował za gościnę i wyszedł. Tak jak wcześniej, uradzili na obradach, Azariusz przychodził codziennie z pocztówkami i winem do Judasza, sypując mu proszek do wina. To podjudzanie nie trwało 3 miesiące, ponieważ już po miesiącu, kiedy Azariusz pewnego dnia zapukał do Judasza, matka zapłakana otworzyła mu drzwi, szlochając powiedziała: Azariuszu, mam dla ciebie niedobrą nowinę. Judasz się powiesił. Może mi powiesz, co było przyczyną jego samobójstwa, bo byłeś z nim bardzo blisko związany. Azariusz odrzekł: Jestem bardzo zdziwiony tą nowiną. Naprawdę nie wiem, co mogło być przyczyną. Naprawdę nie wiem. Nic mi nie mówił, że coś go nurtuje, irytuje. Naprawdę nie wiem. Złożył matce Judasza kondolencje i wyszedł. Uradowany nowiną udał się do przewodniczącego, a ten, usłyszywszy o samobójstwie Judasza, zgodnie z obietnicą mianował Azariusza drugim swoim sekretarzem. W tym czasie, kiedy Judasz odebrał sobie życie, namiestnik Poncjusz Piłat przygotowywał akt oskarżenia i datę skazania Chrystusa. Był to rok 32, pierwszy wiek naszej ery. I w tym to roku właśnie żydziory, faryzeusze, dzisiejsi masoni wykonali wyrok na niewinnym człowieku poprzez Poncjusza Piłata. Żydziory do dzisiejszych czasów przypisują Piłatowi wykonanie skazania i wyroku na Chrystusie, a w gruncie rzeczy jest inaczej. To właśnie oni skazali i ukrzyżowali Chrystusa. I nie tylko Chrystusa, bo od czasu Chrystusa aż do tej pory likwidują zagrożenie swoich interesów. Podstępnie oskarżają niewinnych ludzi i skazują na śmierć. Postscriptum. Niech ani znajdzie się ktoś taki, co powie, że było inaczej.